Warszawa w czasie 5 lat wojny wycierpiała ze strony okupanta niemieckiego bardzo dużo. Kto wie, czy nie najwięcej ze wszystkich polskich miast. W 1944 hitlerowskie Niemcy przegrywały wojnę, a u Polaków gniew i chęć odwetu za doznane krzywdy sięgnęły zenitu. Nie wyobrażaliśmy sobie, że wypuścimy Niemców bez kary, ale rozkazy Komendy Głównej AK, jeszcze z czasów, gdy jej komendantem był generał Grot Rowecki, były jasne. Żadnych walk w miastach nie będzie, by nie dopuszczać do rzezi ludności cywilnej. Wszystko zmieniło się, gdy do Warszawy przybył generał Leopold Okulicki, pseudonim Kobra. Pod jego naciskiem w lipcu 1944 w Komendzie Głównej AK powstał plan powstania zbrojnego w Warszawie. Panie pułkowniku, zapadła decyzja odnośnie powstania warszawskiego. Będziemy walczyć z Niemcami. Czy to jest jasne? Panie pułkowniku, a broń? Z czym mamy iść na Niemców? Dostaniemy jakieś zapasy broni, tak? Z tym, co mamy obecnie, na Pradze nie zdobędziemy ani jednego punktu. Gdzie tu mówić o mostach? Panie pułkowniku, Niemcy mają broń pancerną. Czołgi. Rozumiem, że my dostaniemy broń przeciwpancerną. Będą zrzuty. Panie pułkowniku, czy pan jest tchórzem? Brakuje panu męstwa? Takie myślenie to zdrada. Furia zemsty naszych żołnierzy przechyli szale zwycięstwa. Broń zdobędziecie na Niemcach. Podpalmy ten stos. To jest jedyny sposób, żeby pokazać Sowietom, kto tu rządzi. W Warszawie rozegramy decydującą bitwę o Polskę. Nawet jak miałoby zginąć całe miasto. Nigdy w życiu nie miałem tak dzielnych żołnierzy, jak w czasie tych kilku dni powstania na Pradze. Braki broni i amunicji nadrabiali niezwykłą odwagą i brawurą. Poświęceniem, jakiego nigdy w życiu nie widziałem. Panie pułkowniku, sytuacja jest krytyczna. Musieliśmy wycofać się z każdego punktu militarnego, który zajęliśmy. Nie udało się uchwycić żadnego z mostów. Walki o dworzec wschodni zakończyły się naszą porażką. Niemcy strzelają z broni pancernej do ludności cywilnej, rozstrzeliwania na całej Pradze. Nawiązaliśmy kontakt z Armią Czerwoną. Są kilka kilometrów od Pragi, ale rozmawialiśmy też z czołgistami, którzy dostali rozkaz zatrzymania się, ani kroku w przód i pozostają na tych samych pozycjach. Nie liczyłbym na żadną pomoc ze strony sowieckiej. Panie pułkowniku, mamy dużo rannych. Wśród nich jest wielu ludności cywilnej. Nie mamy już opatrunków, lekarstw, punktów sanitarnych, ani szpitali. Dosyć tego. Dalsza walka nie ma sensu. Pogłębi tylko rzeź ludności cywilnej. Wydaje rozkaz o zaprzestaniu wszelkich działań zbrojnych na terenie Pragi. Straty nasze były bardzo duże. Niewiele mogliśmy zrobić. Zadania postawione przed nami były niewykonalne przy takich zasobach broni i amunicji. Przeciwko sobie mieliśmy doborowe jednostki frontowe, w tym dziesiątki czołgów, wobec których byliśmy totalnie bezradni. Przerażający był odwet, jaki Niemcy stosowali na ludności cywilnej. Nie chciałem, by doszło do kolejnej rzezi Pragi, jak za czasów Suworowa. Jedyną rozsądną decyzją było jak najszybsze zakończenie walk powstańczych na Pradze. Na rozmowy z Kieniewiczem, później z Berlingiem, jechałem z dużą obawą. Nie ufałem. Witam, panie pułkowniku. Cieszę się, że zdecydował się pan ujawnić i usiąść z nami do rozmów. To bardzo rozsądne. Dziękuję również za ocalenie Pragi. Chociaż kawałek Warszawy pozostanie cały. To powstanie to był jednak zły wyraz. Nie zrozumcie mnie źle. Chcemy jak najszybciej dopomóc powstaniu warszawskiemu. Ale do tego będziemy potrzebowali waszej pomocy i otwartego umysłu. My, Polacy, powinniśmy umieć dogadać się ze sobą w sprawach ważnych dla naszego kraju. Anglicy i Amerykanie nie mają tu już nic do powiedzenia. Los Polaków w tej wojnie jest przesądzony. Jesteśmy zdani na łaskę Sowietów. Ale może uda się nam jeszcze spaść na cztery łapy. I to właśnie chcę zaproponować. Wspólnie może uda się ocalić żołnierzy AK. Ocalić Warszawę poprzez dogadanie się z Sowietami. Panie generale, jestem w stanie ujawnić strukturę organizacyjną Armii Krajowej na Pradze. Jestem w stanie wydać odezwę do wstępowania do Wojska Polskiego. Jestem również w stanie podporządkować się panu organizacyjnie. Ale proszę wybaczyć, przysięgi
złożonej legalnemu rządowi Rzeczypospolitej, nie złamie. Nie mogę tego zrobić. Jednocześnie liczę na utworzenie z oddziałów Armii Krajowej 36. Pułku Legii Akademickiej i jak najszybsze wysłanie tych oddziałów do Warszawy, żeby pomóc powstaniu. Cieszę się, że podjął pan taką decyzję. Ma pan moje oficerskie słowo honoru, że tak się stanie. Będzie miał pan pełną swobodę działania. Wasze wojsko zostanie uzbrojone, wyposażone. Chodzi o to, żeby jak najszybciej zakończyć rzeź w Warszawie. Bardzo szybko okazało się, że Berling i Kieniewicz nie dotrzymali słowa. Nasi chłopcy byli w dalszym ciągu aresztowani przez SMIERZ, NKWD, UB i wywożeni na wschód. Sam, zagrożony aresztowaniem, postanowiłem zerwać rozmowy i wrócić do głębokiej konspiracji. Warszawa zaś nie doczekała się ich skutecznej pomocy i po 63 dniach szaleńczej walki, zniszczona i spalona, skapitulowała. Powstanie zakończyło się katastrofą. Zginęło prawie 200 tysięcy ludzi, w tym 20 tysięcy żołnierzy AK, a zabudowa Warszawy została zniszczona w 90%. Nie dotrzymaliście słowa. Żołnierze Armii Krajowej są aresztowani przez wasze służby i wywożeni w nieznanych kierunkach. Siejecie terror wszędzie tam, gdzie okupujecie ziemię. Nikakich nagovorów nie będzie, paniał! Generał Berling już nie nakazuje, a my nie będziemy smatrzeć nieposłuszną wojskam. Dla was nie jest wtarowa wychoda, jak tylko z nami zatrudniać. Wypadajcie nam adresy, familie, struktury i gdzie u was róże. Jeśli wy nie będziecie z nami zatrudniać, tak my was wsio wybiją jak sobaki. UB aresztowało mnie 17 listopada 1944 roku. Poddano mnie ciężkiemu śledztwu, ale towarzyszy broni nie zdradziłem. Skazano mnie na karę śmierci. Z transportu więziennego odbił mnie oddział partyzancki Orlika. Musiałem ukrywać się kilkanaście lat. Uważam jednak, że decyzja o zakończeniu walk powstańczych na Pradze 6 sierpnia 1944 była słuszna. Ocaliłem wielu żołnierzy, a przede wszystkim ludność cywilną. Dzięki mej decyzji ta część miasta nie została zniszczona.